Teraz ABC dla wędrowcy, łamane na pielgrzyma. Potrzebujemy tak jak na pielgrzymkę. Dobre sandały, najlepiej dwie pary. Ciepłe, grube skarpety frotowe. Ziemniaki, żeby można było zrobić frytki. Plastry na odciski. Wtedy możesz chodzić po Rzymie, ile dusza zapragnie. Tak, dzień dobry. Po Rzymie, po Zgierzu, po Kolbudach. Wszystkich tych takich ważnych miejscach dla ludzkości. Mamy tutaj zwykły kran. Jest on jednak nie taki zwykły, zobaczcie. Podchodzę do niego, wkładam paluch i co się dzieje? Zobacz. Co się dzieje? Tak, jest to możliwe. Zatykam, wszystko jest fajnie, bardzo ładnie, wszystko tego kolorowo, ale cały czas chodzi się w kółko po górę. To mi się nie podoba. Cały czas pod górę. Teraz jest jeszcze krzywo w ogóle. Masakra. Nie mam siły, kurwa. Ludzie idą biedni, nie mają miejsca, idą pod górkę. Strychy, Boże, żeby tam prania nie było. Dramaty się tutaj dzieją. Masakra. Nic z tego nie wynika. A tak wygląda Watykanu środka. Wszyscy się modlą, nikogo nie ma. Ciekawsza w Watykanie i tak jest oczywiście rezydencja Playboya. Nie ma niestety króliczków, ponieważ też się modlą. We added the hills, the streams, the pool, the waterfall, and the fun and games. Jestem na dachu bazyliki, to tutaj, gdzie papież bawi się z księżmi wchowanego. Jest wiele zakamarków, w których może się schować. Schował się tutaj, w tych drzwiach. I ten papież Niemiec, co był wcześniej, przed tym, co jest teraz, nie mógł go znaleźć. Ostatnio papież tutaj się schował w tym śmietniku i nikt nie mógł go znaleźć przez półtorej dnia. Wygrał. A tutaj za mną sklep z pamiątkami. Podobno wszystkie pamiątki w tym sklepie własnoręcznie wyrabiają aniołki. Tutaj na dachu jeden był rycerzem, drugi był cieślą, trzeci był kowalem, czwarty ten. Podobno był takim nierobem, ale się załapał. Bazylika Świętego Piotra. Wszystkie obrazki są zrobione z takich potłuczonych butelek. To naprawdę daje doskonały efekt. Jeżeli w Polsce będzie ktoś budował Bazylikę Świętego Piotra, to też proponuję potłuc dużo butelek, ale to różnych, kolorowych, jakieś są od mleka. Puste oczy szatana. Przepych Watykanu jest niesamowity. Ta bazylika ma chyba ze 150 metrów wysokości. Wszystko jest elegancko ozdabiane, rzeźby są niesamowite. Pomyśleć, że cały hajs na to papieże dostawali. Za to na przykład, żeby komuś dać rozwód, żeby kogoś pogodzić, żeby gdzieś coś komuś pomóc i pobudowali coś takiego. Nic z tego nie wynika. Oprócz tego, że ten posąg jest gigantyczny. Co za w ogóle kolesie? Mają jakieś pocięte skrepiny zrobione w podnie, bluzę. Udałem cwaniaków. Szersi niż wyżsi, no. Gdzie jest do ludzi w takim czasie? King of Style. Jestem nad Tybrem, a w jego toniach, jak widzicie, można znaleźć różne ciekawe rzeczy. Może nie jak nad pięknym, modrym Dunajem, ale też są ciekawe rzeczy. Tu mamy krzesło, tu mamy łódkę z fantazyjnie postawionym kijem i stojącym na nim ptaszkiem, a tu Bartek. Mam nowe filmy. Gelato, oryginalne, ręcznie robione lody. Coś dla mnie. Rzymski myśliciel jest fantazyjną fryzurą. Pan Federico Setsmith, pseudonim artystyczny Doda. Tutaj mamy starożytne kamienice i bardzo starożytne, prehistoryczne, foliowe zasłonki. Wiecie, czemu coraz mniej ludzi chodzi do kościoła? Bo budują takie schody i dopiero na samej górze jest kościół. Komu się chce wchodzić po tych schodach, żeby iść na mszę? Woli obejrzeć Bartka USA. No. Duchy. I teraz tak może bardziej poważnie. Tutaj jestem przy antycznych ruinach.
a gdzie są antyczne ruiny, a tutaj ktoś ma chatę. I sobie mieszkasz nad antycznymi ruinami i fajnie, że tam mieszkasz. Słyszycie te owady? Wiecie, dlaczego tak robią? Bo im się nudzi. Wiecie, czemu niektóre arabskie mają zasłoniętą całą twarz, a niektóre mają odsuniętą? Bo zasłaniają się tylko te brzydkie. Przyznać, że Kolosseum wygląda jak taka budowa, którą porzucili robotnicy przy niedzieli. Nic ciekawego. Najbardziej znana osoba Kolosseum? Koleś. Mateusz na niego mówi.